Siema, tu sok mamy malinowy, a dzisiaj jesteśmy sobie w Minecrafciku 1.16.1 i dzisiaj będziemy budować stację na serię pogromcy mitów. Tam na dole w komentarzach znacie jakieś mity z 1.16? Proszę mi napisać. A mi tak trochę trudno, ale jakoś sobie wieście. Poradzimy. Tylko ja bym mógł was, wiecie jak zrobić, żebyście wy trochę coś widzieli. Tak. Widzicie coś? No widzicie, tylko jest tutaj słońce wpada. O, dobra, teraz to już mi też będzie wygodnie. Trochę tutaj sobie zbudowałem już. Jak widzicie, jestem na 1.16.1. No bo ta wersja jest fajna. No, na każdej wersji teraz będą pogromcy mitów, więc jak znacie jakieś mity, to możecie mi napisać w komentarzu, a na pewno się pojawią w pierwszym odcinku. Bo to jest odcinek z budowy. No ogólnie częścią tego daszku, bo tutaj buduję daszek, będą to właśnie deseczki nowe. Dlatego, że te jakieś spaczone obsydiany, zwykłe obsydiany, czarnity, ja na to mówię, bo nie chce mi się już zagadywać tego po angielsku. Czarnity, bazalty. To tak w połowie muszą być w odległości, bo to nie z nich ma być sufit, tylko sufit ma być z wielu części. Widzicie coś? No, a ja to później sobie po odcinku sprawdzę, jak to wyszło. Dobra. Dobra. Tutaj na środku myślę, zrobimy taki pas z obsydiana. Tego płaczącego. Gdzieś. O tu. Taki pasek zrobimy. Gdzie wam to zaraz pokażę. Jak to wygląda do dołu? No, do dołu no, to taki typowy chiński pas. Nie no, żartuję. Ja wam to pokażę w lepszonej wersji, jak to wygląda. To się mniej więcej, już wam pokazuję, to się tak mniej więcej wygląda. O tak, czekajcie, ja wam to tak. O. Widzicie, o tak. A od dołu już wam pokazuję. Od dołu, to tam najpierw zlecę. Od dołu to sobie wygląda tak. No. Po bokach, bo na środku to, wiecie, na środku to, czekajcie, bo nic nie widzicie. Na środku to tak myśliłam. Kurde. Myśliłem sobie, że ten. Że na środku tak będzie wolna przestrzeń. A tutaj do boku będzie ta z drewna. Co wy na to? Ej. Dlaczego tutaj nie ma żadnego jakiegoś tego bloku? Halo ludzie, o co chodzi? Wy możecie tam na dole widzieć moje palce, ale to już nie zwracajcie na to uwagi, bo to moja uwaga. Która, że jakoś musi ten Minecraft się ruszać. On się sam nie rusza, więc trzeba go ruszać czymś. Prawda? Trzeba czymś się ruszać wreszcie w Minecrafcie. W końcu to nie jest stająca gierka. No jakoś to zaczyna już mieć wyglądu. No to zaczyna mieć jakiś wygląd. No i nie powiem, że to jest takie złe. A nawet i fajnie wyszło.
Au. No i nawet fajnie wyszło. Kurde, bazalt. Znaczy mi się chce teraz mówić cały czas bazalt. Ale to jest ten blok. Czernit to po... Bazalt to po polsku czernit. Rozumiecie to? Jak można to tak nazwać? Czerniciuch. To jest jeden wielki czerniciuch. Nie wiem, jakby to będziecie widzieć. Następnym razem może się postaram, żeby to lepiej, żebyście to widzieli. Dobra. No takie... Tu jeszcze i już zajmujemy się dołem. Dołem pogromców. Dobra. Z dołu pogromcy tak wyglądają z dołu. Tutaj wiem, co możemy rozlać. Tutaj możemy sobie rozlać lawunię kochaną. Tylko... z czego? Może wiem! Zrobimy taką mieszankę płaczącego i zwykłego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Też to mogło być na powierzchni. No w sumie. Ale no to coś tam. I tak do jakichś testów będziemy odkrywać tą lawę, więc... Przepraszam, może będziemy odkrywać tą lawę. Nie wiem, to zależy od was, jakie mity przygotowaliście. Czyli pamiętajcie, jak macie jakieś fajne mity, to poszukajcie. I jak będą pod tym odcinkiem jakieś mity... o Minecrafcie 1.16 to na pewno się pojawią w pierwszym odcinku. A tutaj miałem tutaj właśnie, wiecie, dlaczego tutaj jest tak rozkopane, bo to miało być ten linium, jak to się po polsku nazywa. Minecraft po polsku to dla niektórych jest ogrom. Ale za to. Jaki to jest Minecraft, jak się nie zmieni języka? Tutaj powinien być gdzieś śląski. Gdzie jest ten śląski? Nie wiem. Ślowęcikom? Ślęcianu? Teraz zobaczymy. Chyba Ślęcianu. No, Ślęcianu. A ja i tak nie umiem czytać. Latu? To rana apataria. Asidior syste. Neklodir satio. Netio karmisi. Blocu derbeta. Tuwi kamisi. Gambo... Czekajcie, jak? Gambo cersi sobe kalio. Obsidiana pinikande. Obsidiana. Wow! Eitla, Coltello, Catello, Da, Minara, Acon, Tamorogia, Carello, Concenti, Dynamiti, Perdana, Persiston, Cemisto, Rampaster, Benkande, Rampacje, Alguculio, Radci, Dirostowe, Tuvi di Cezara Suzia, Troncio di Cuperia Socalio, Lana Bagnacia, Anteria Icassa, Emiro di Neterite, Cosa di Neterite, Gamble di Neterite, Staffi di Neterite, Spada di Neterite, a jakie skillów? Gdzie jest Killow? Tutaj. Uwaga. Piciu Dilongu.
piciu. Wow, aż teraz mi się zechciało pić. To się napiję. Mojego Horteksa. Nie, to jest na inny temat odcinek. Nie z tego, Oskar. Zróbmy sobie dzień w ogóle. Ty i my. Tik. E ponto estadio stomasta a 1000 tik. Super. Kocham ten język. Jest bardzo fajny, aż sobie zaraz w notatniku zapiszę, jak on się nazywa. I będę go na następny odcinek szukał 5 lat. Aż w końcu ten odcinek się nie pojawi. Wiecie, to jest typowy sok mambo malinowy. Wiecie, że jeden łyk soku malinowego, mambo malinowego, to jest jedna subskrypcja? Ile byście teraz się napili tego pysznego soku malinowego? 10. No to by wleciało w jeden dzień 10 nowych subskrypcji. Proste. Proste kiłamaja? Kiłamaja! 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 Kiłama! 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 No dobra. Już koniec dziwnych tematów. Wracamy do Minecrafta boskiego. Tak, co ja właśnie teraz wygaduję. Nie wiem właśnie. Dobra, budujemy to. Ile już? 12 minut. To zaraz skończymy. Ten, kto się nudzi, to zaraz się dowie, że zaraz będzie ostatni etap. O Boże, jak jest lawa w tym języku. Boże, ludzie. Lawa chyba. Gdzie tu jakaś lawa jest? O, tutaj. Bari. Katu di lawa. Będę pamiętał. Katu di lawa. O, zapamiętałem. Katu di lawa. Au, nie lubię się palić, bo to efekt ten palenia się w lawie trwa w nieskończoność. Czy to się kiedyś ten... Dobra. To tak miało być i to tak będzie. Au. Nie na tym poziomie. O, kurde, pieczone. Te deski się chyba nie palą. Z tego, co wiem. Tak, bo to są specjalne deski. Więc niech się teraz by dom przydał. I później ktoś wam zalewa dom lawą. Ale ten dom akurat jest odporny. Bez zrobiony z naszych kochanych fajnych desek. Cały tydzień z deskami, codziennie wyjątkowy. Co? Co? Katu ci lawa. Gdzieś jeszcze jest nierozlana? Tutaj. Dobra. A, no kurde, pieczone. Kurde, no. Muszę aż tak to robić. Dobra. Już to powoli jakoś nam idzie. Jeszcze tylko tu.
Nie, 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 tam na Jesko. Sok sobie pływał. Dobra. Jest takie coś jak szkło? Nie. Czekajcie. Sy. Czy to będzie na literce sy? Obawiam się, że nie. Że ten język jest jakiś dziwny. Jakie szkło? Wirtu Maruni. Wirtu! Kto by się tego dokonał? Panie Wirtu! Wybieram ciebie białego. Jak jest ten wirt? Wirtu Badinci. No to tak jak Leonardo. Widać tą lawę, dobra. Dobra. Dobra, ja wam to nie odsłonię. Dobrze, i tak, tutaj będą node bloki, tylko najpierw czekajcie. O Boże! Lagnuła? Dobra, śliczniu, silaćniu. Zapisuję sobie już na kartce, jak się nazywa ten język. To będzie na po kolejny odcinek. Jak? Si-i-ci-i. Si-i-ci-i. Li-i. Li-i. An. Anu. A-n-u. Anu. I polski, dobra. To będę pamiętał. Teraz jest polska. Fatu? Jej! Obczajam ten język powoli, ale z bloków tego nie obczajam. Co ja miałem teraz zrobić? Miałem tam płotki zrobić, albo nie wiem. Nie wiem, co miałem zrobić. Płotki. Dobra. No, dlaczego nie mogą być akurat plotki? Dębowy płot. To płot to czy ja... czekajcie, ja zrobię ten nowy płot. Ja zrobię ten nowy płot. Hop. Hop. Tutaj porozjaśniamy. Dobra, i teraz tak. Wiem, co mieliśmy robić, ale tego wam na razie nie powiem. Zaraz będziemy już kończyć odcineczek, więc no... Trochę słabo, a może dla niektórych trochę dobrze. 18 minut, no to dla mnie, no ja też bym już kończył. Ale chcę zrobić na odcinku całą arenkę, dlatego że jutro, jak będzie w komentarzach chociaż parę mitów, proszę, nie jeden, tylko parę. Pamiętajcie na 1.16.1, to na pewno jutro się pojawi odcinek z pogromców mitów. A jeżeli nie będzie tych mitów, to będziemy dalej na nie czekać. I nie będzie odcinka wreszcie z pogromców mitów, a będzie inny odcinek. No więc wiecie. Dobra, tutaj już mi się nie chce tego przekładać. Ja na końcu odcinka chciałbym pokazać wam, jak wygląda cała arenka. W środku ona wygląda tak. Jak widzicie. Widzicie? Na zewnątrz wygląda ona tak. Więc jeżeli wam się film spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Pa!